Cześć! Nazywam się Karol Mozlerskie, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które są zabawne, są ciekawe, są intrygujące, a łączy je wszystkie to, że nie zahaczają o te wątki, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy! A zaczynamy prościutko od przyglądu ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany. I tu dumnie wkracza para, która, aby zapewnić trwałość swojej miłości, przymocowała do szczytu szpiglasowego wierchu kłódkę z wyrytymi K plus D przymocowaną na wilgotny gips. No bo co łączy związek bardziej trwale niż strącenie kogoś, kto wspina się na szczyt kłódką, którą właśnie przylepiliście. Gips w kategorii mocy spoi w związku jest mniej więcej pomiędzy dzieckiem wpadki, a kredytem we frankach na dom, który i tak już spłonął. A co do personaliów osób, które zostawiły tę kłódkę, osób o ograniczonej inteligencji, no to Marcin Najman nie zaczyna się ani na K, ani na D, ale bardzo możliwe, że on o tym nie wie. A teraz proszę uwagę wszystkich miłośników muzyki, a szczególnie tej na żywo. Festiwal w Glastonbury jest zagrożony. I to przez pana węgorze. Jeden z najsłynniejszych festiwali muzycznych jest realnie zagrożony przez to, że 200 tysięcy ludzi sika na terenie festiwalu, ale niekoniecznie do tojów. To co wysikują przez wody gruntowe trafia do rzeki. No i naukowcy zmierzyli skład wody w okolicznej rzece White Lake przed i po festiwalu i okazało się, że stężenie kokainy i MDMA było zatrważająco wysokie. Jeżeli tamtejsi naukowcy się nudzą, to ja im mogę znaleźć zadanie. Wchodzą tam, gdzie nie powinni. Tak jak wtedy, kiedy opublikowali wyniki badań, które mówiły o tym, że noszenie staników jest zdrowe, jest pożądane, jest wskazane. Ja się pytam, kto ich pytał wtedy o zdanie? Ale wracając do festiwalu. Wszystko może brzmieć jak checheszki, ale sprawa jest serio, jest poważna. Organizatorzy festiwalu wystosowali oficjalny apel do uczestników kolejnych edycji, aby ci sikali do tojtojów, bo to, że węgorze się odurzają tym, co tam ci wysikują, może sprawić, że Agencja Środowiska może wydać negatywną decyzję odnośnie kolejnych edycji festiwalu. I oczywiście, jak zwykle, nikt nie zapytał samych zainteresowanych, czyli węgorzy. A może się okazać, że na przykład czas festiwalu to jest jedyny fajny moment w ich smutnym życiu. Policjanci przeszkodzili 39-letniemu mężczyźnie wrócić do domu. Mieszkanie z powiatu Janowskiego wszedł na lokomotywę i postanowił wracać nią do domu. Po spotkaniu ze znajomymi oczywiście. Policja upierała się, że nie może wracać lokomotywą, a on upierał się, że może. No i w obliczu tego impasu mundurowi chcieli wręczyć mu mandat, którego on nie przyjął, więc czeka go sprawa w sądzie. Jak zapewne zauważyliście, nie wspomniałem o tym, czy mężczyzna był pijany, czy był trzeźwy, bo uważam, że pewne rzeczy są już między nami wiadome. No nie pierwszy raz się widzimy. A jeżeli widzimy się rzeczywiście po raz pierwszy, to witam was serdecznie i tak był najebany. A na pytanie że żony, dlaczego wrócił tak późno, może zgodnie z prawdą odpowiedzieć, że nie mógł wrócić lokomotywą, ponieważ... Dostał szlaban! Jest, 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 na to! Dzięki! Dziękuję, kochani. Byliście fantastyczni. Możecie zapytać, hola, hola, Karolu, dlaczego tak biednie z tym konfetti? Nie uwierzycie, ale jestem sabotowany. Byłem dzisiaj w Oszą, który mam pod blokiem i okazało się, że ktoś ukradł ze sklepu konfetti. Ktoś wyciął tubę i wyjął z niej konfetti. Ktoś starał się po cichutku wyjść ze sklepu z kieszeniami pełnymi konfetti. Kto może sabotować Newsy bez wirusa, podbierając konfetti z Oszą? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nikt nie przychodzi mi do głowy. O tym, że Facebook w tym tygodniu miał awarię, powiedziano już praktycznie wszystko głównie na Facebooku. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Korei mieli inny problem z internetem. Oczywiście mam na myśli Koreę Południową. W północnej zwykli ludzie mają internet, tylko jeśli im łapie Wi-Fi przy granicy. No więc mieszkańcy Korei Południowej mieli problem z dostępem do internetu, ponieważ serwery padały przez gigantyczny wzrost liczby użytkowników Netflixa, którzy rzucili się na serial Squid Game. W efekcie dostawca internetu w Korei firma SK Broadband pozywa Netflixa za to, że ten wyemitował Squid Game, przez co popadały im serwery i musieli płacić za serwisowanie tego. I te pieniądze chcą uzyskać od Netflixa. Tam w ogóle jest sytuacja o tyle ciekawa, że Netflix w przeciwieństwie do Facebooka czy Amazona nie chce płacić za to, że ich treści są dystrybuowane przez tamtejszych dostawców internetu. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego serialu i zastanawiacie się o czy warto, to ciekawostka. W serialu Squid Game jedna osoba ginie średnio co 67 sekund. A serial jest najprawdopodobniej najchętniej oglądanym serialem nieanglojęzycznym na Netflixie w historii. Co jest o tyle szokujące, że udało im się osiągnąć ten gigantyczny sukces mimo tego, że nie gra tam Tomasz Karolak. Jest nowy dym między Marianem Banasiem a rządem. I teraz w skrócie, bo tam się dużo dzieje, to jest jak u Tarantino. Szefem Najwyższej Izby Kontroli jest Marian Banaś. Kiedyś człowiek PiS zabłysnął tym, że jego kamienica w Krakowie służyła za dom publiczny, a kiedy sam pracował w Ministerstwie Finansów, walcząc z mafią watowską, aresztowano jego ludzi, którzy byli w mafii watowskiej. I na tym etapie dopiero poznajemy bohaterów. No to teraz czas na akcję. Prezes kraju chciał usunąć go ze stanowiska, no bo przez ten burdel w przenośni, i dosłownie, był obciążeniem wizerunkowym. Ale Banaś powiedział, że nigdzie nie idzie, i zaczęła się wojna. Służby zrobiły wjazd do domu syna Mariana Banasia, to dopiero był początek. Marian powiedział, że tak, no to pogadamy inaczej. I zaczął kontrolować różne ministerstwa z racji tego, że jest szefem NIK. I niedawno udostępnił raport z kontroli Funduszu Sprawiedliwości. To jest fundusz podlegający pod Zbigniewa Ziobrę, który miał pomagać ofiarom przestępstw. Miał, bo w praktyce kasa szła też m.in. dla gmin, którym cofnięto finansowanie unijne z powodu stref wolnych od LGBT. No i Marian Banaś opublikował raport, z którego wynika, że Fundusz Sprawiedliwości podlegający pod ministra Ziobrę wydał niewłaściwie 280 milionów złotych. To są cztery sasiny. A teraz najlepsze, skierowano 5 doniesień do prokuratury. Prokuratorem generalnym jest Zbigniew Ziobro. Natomiast ministrem sprawiedliwości, o którym tutaj mówimy, jest Zbigniew Ziobro. Więc jeśli jeden weźmie na celownik drugiego, to podczas przesłuchania będzie ciężko blefować, ale też z drugiej strony łatwo będzie odczytać przeciwnika. A skoro jesteśmy przy przewalaniu kasy z Funduszu Sprawiedliwości, no to 2,5 miliona złotych poszło na raport o prześladowaniu chrześcijan w Polsce. I w raporcie, jako dowód tych prześladowań, znajdziemy memy, żarty, komiksy, a także analizy książek Andrzeja Sapkowskiego czy Stephena Kinga. O prześladowaniu chrześcijan ma świadczyć m.in. także to, według raportu, że podstawówki, które otwierają się w Warszawie, nie są święcone. Niektóre z przykładów nawet nie znajdują się w Polsce, no ale czymś trzeba było wypełnić 118 stron. Nie chcę rozmawiać o tym, kto w co wierzy, bo to jest sprawa prywatna każdego z nas, ale co do tego raportu? Wyobraźmy sobie taki kraj, powiedzmy w Ameryce Południowej. Nazwijmy go Peruzile. To, co wiecie, to, że prezydent Peruzile był nam mszy, na której intronizowano Jezusa na króla Peruzile. 2017 rok Sejm Peruzile ustanawia rokiem koronacji obrazu Matki Bożej. Patronem 2021 roku Sejm ustanawia jednego z kardynałów peruzile. W każdym mieście jest ulica Papieża z Peruzile. A potem słyszycie, że chrześcijanie mówią, że są prześladowani w peruzile. I zaczynacie zadawać sobie pytanie, bo te kawałki się już nie sklejają. I podkreślam, niech każdy wierzy w to co chce i szanujmy się, żyjmy w zgodzie. I kiedy następnym razem Ordo Juris albo ktoś inny kto stracił kontakt z bazą, będzie chciał podburzać, no to w interesie nas wszystkich, moim zdaniem, będzie powiedzenie im, żeby zajęli się sobą albo nie wiem, jak sudoku można im kupić albo jakieś naprawdę gigantyczne puzzle. No to teraz sprawdźmy co na drogach. We Francji były utrudnienia na autostradzie A62, po tym, jak ciężarówka przewożąca to i to je zgubiła dwa z nich, ale kierowca tego nie zauważył. Mam wrażenie, że u nas to by w ogóle nie wzbudziło zdziwienia, no ale mogę się mylić. W Anglii kierowcy stworzyli korek jadąc za cysterną, licząc, że dojadą na stację i trafią na dostawy paliwa, z którymi w związku z Brexitem jest gigantyczny problem na wyspach. Korek rozładował się, kiedy kierowcy dowiedzieli się, że cysterna wiezie 44 tony cementu. A w Czechach świętują. Autostrada D1, najważniejsza arteria tego kraju, po raz pierwszy od 10 lat jest całkowicie przejezdna i nie jest w remoncie. Motorniczy bije brawo, geje tańczą poloneza. Więc jeśli chcecie coś pożyczyć od Czechów, wiertarkę, mąkę na knedliki czy pozwolenie na działanie kopalni turów, to to jest odpowiedni moment, bo są w bardzo dobrym humorze. I to wszystko zostało zakasowane tym, co wydarzyło się u nas w tym tygodniu, a mianowicie podczas otwarcia odcinka trasy S7. Otwierano 13-kilometrowy odcinek trasy. A że 13 kilometrów asfaltu, no to nie w kiej pierdział? To pojawił się Andrzej Duda, prezydent, minister infrastruktury i inni urzędnicy. W sumie kilkanaście ważnych ludzi uwieczniło tę imprezę. A najlepszej tak miało nadejść. Bo po otwarciu tego odcinka, na trasie, podkreślam, nie na poboczu, ale na asfalcie działającej i przejezdnej trasy szybkiego ruchu, urzędnicy stanęli i machali do przejeżdżających samochodów. Na trasie szybkiego ruchu. Minister tego kraju. I teraz koleś, który chciał wracać do domu na lokomotywie, już nie wygląda tak głupio, co nie? A teraz chwila prywaty, jeżeli macie ochotę zbić piątkę na żywo przy okazji stand-upu, to będę z programem Afryka w tych oto miejscach w najbliższym czasie. I teraz dwa sprostowania. Pierwsze: Kraków, no tam niestety klub pomylił termin, więc nie 21 a 28, a i to już są chyba ostatnie bilety, jeżeli już w ogóle jeszcze są. A Gdańsk, no tutaj to akurat ja pomyliłem, bo akurat 9 listopada będę w Kielcach. Ale Gdańsk będzie najprawdopodobniej w listopadzie. Sport i pieniądze. Matikasz, jeden z najlepszych prawych obrońców w Premier League, zabrał głos w sprawie swojego ewentualnego grania w reprezentacji Polski, ponieważ Mati ma polskie korzenie. Powiedział, że coś tam, coś tam, ale nie ma paszportu, więc na razie nic z tego. A śledzę ten wątek tylko dlatego, że gdyby Matikasz stwierdził, że ok, mam już paszport i chcę grać dla Polski, no to w dobrym tonie byłoby zmienić nazwisko na polskie. Czyli musiałbyś nazywać Mateusz Gotówka, co by oznaczało, że byłby. Spór między Grosickim a Gotówką, no bo grają na podobnej pozycji. I wtedy kibice musieliby zdecydować, czy wolą Grosika, czy Gotówkę. Mała rzecz, a podniosłaby atrakcyjność reprezentacji. Myślicie, że mieliście zły tydzień w pracy? No to zobaczcie, jak to jest zdziwić się, kiedy pracujesz w Polset News. Tymczasem ponad połowę mieszkańców jest... planety nie otrzymała jeszcze ani jednej dawki. Kurwa, to w kategoriach planety. Jesteśmy już na antenie, u nas teraz yy, przeszczep. Yy. I zanim wjadą tutaj na koniach obrońcy zasad, nie wiem o jakiej dawce mówił. Może to była dawka Kinder Country, może dawka promieniowania, może dawka głaskania. Ktoś tu dzisiaj płynnie przechodzi z tematu w temat. Ponieważ zapraszam Was na psindera, czyli segment, gdzie przedstawiam Wam psy ze schroniska w celestynowie, które tylko czekają na to, żeby zaatakować Was swoją miłością. A w tym tygodniu? Mieczyk! I to jest, proszę Państwa, petarda. Kojarzycie ten mem o tym, że ojciec nie chciał psa, a po tygodniu pies nie odstępuje go na krok? No to to jest właśnie o mieczyku. Ale mieczyk nie egzekwuje praw autorskich, bo to jest wyluzowany pies, który na liście swoich priorytetów ma: głaskanie, czochranie, bieganie i parówki, aczkolwiek lista jest dynamiczna i tam się kolejność szybko zmienia. Mieczyk jest świadomy swojej słabości. Wie na przykład, że byłby kiepski w pokera, nie potrafi ukryć radości po prostu. I nie chodzi o dobre karty, ale cieszyłby się, że ma z kim pograć. No mówiąc wprost po prostu ogon go zdradza. Wyobraźcie sobie, że dostaliście SMS-a od dziewczyny, że jednak nie jest w ciąży. Dostaliście podwyżkę, a do tego jeszcze was trzyma po imprezie, która była dzień wcześniej, więc macie potrójnie radosny stan. No to przy mieczyku wyglądalibyście jak Roman Polański, kiedy usłyszał nowe zarzuty. Bo mieczyk to jest kumulacja radości, oddania i szczęścia. Ma 5 lat, chipy, szczepienia, i inne bajery. I jeżeli chcecie się ustawić na spacer, aby się poznać, no to swipe w prawo i dzwoncie pod ten numer. Przypominam też, że każdy, kto zdecyduje się na adopcję psa celestynowa przez psindera otrzyma pakiet startowy od przysmakowo.pl, zajebisty sklep fajne ziomki. Tam jest karma, miski, zabawki, szarpaki, przysmaki, wszystko to, co jest potrzebne na początek i po konsultacji z weterynarzem. A teraz historia niezwykłego człowieka. 29-letni Rosjanin Rusłan Nabijew zdobył Manaslu 8 tysięcznych w Himalajach. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Rustan nie ma nóg. Stracił je w 2015 roku. Od tamtej pory niewiele może go powstrzymać i właśnie teraz zdobył ósmy szczyt na świecie o wysokości 8163 metrów nad poziomem morza. I będę z wami szczery. Jak zobaczyłem te zdjęcia, to mój wewnętrzny leń od razu podpowiadał mi, że on na pewno stoi do pasa w śniegu i ściemnia. Nie. Zrobił to. A skoro jesteśmy w temacie podróżowania, to pora na relacje z podróży, z wyprawy Janka Szymborskiego, który stwierdził, że przejdzie ze Szczecina do źródeł Sanu, czyli dokładnie po przekątnej Polski i szacuje, że zajmie mu to 4 tygodnie. Newsy bez wirusa objęły patronat honorowy nad tą wyprawą, a więc łączymy się teraz z Jankiem. Janku, taka wyprawa... I takie przedsięwzięcie, takie wyzwanie, to musi być ogromny wydatek energetyczny, co oznacza też w praktyce, że musisz mieć bardzo zbilansowaną dietę. Pewnie siedziałeś nad tym miesiącami. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o stosunek węglowodanów do białek? Czy rozkładasz to, jeżeli chodzi o przewyższenia? Czy może po prostu zakładasz, że taki odcinek drogi będzie wymagał tyle i tyle kalorii? Co ostatnio jadłeś, na przykład? Kanapki. A teraz, z pozoru błaha, ale w praktyce dość ważna kwestia dotycząca pieniędzy i wydawania ich. Wśród ustaw, które przegłosowano w polskim ładzie, znajduje się taka, która każe sklepom zintegrować kasy z terminalami. W praktyce oznacza to, że kiedy pójdziecie na zakupy i zapłacicie kartą, to skarbówka będzie wiedziała co, gdzie i za ile kupiliście. I główny problem objawia się w tym, że Urząd Skarbowy, co za tym idzie też inne instytucje, inne służby w tym kraju, będą wiedziały nie tylko co kupiliście w sklepie spożywczym, ale u jakiego prawnika byliście, u jakiego lekarza byliście, w którym klubie GoGo byliście, a to są, to są cenne informacje. Więc jeśli jesteście na L4 i kupujecie bilety na Korfu, to lepiej za gotówkę. No to teraz minuta ze zwierzakami na obniżenie ciśnienia. Akcje CD Projektu poszły w górę i nie to jest interesujące, ale to dlaczego poszły w górę. A to przez wizytę w siedzibie CD Projekt Red Grzegorza Rosińskiego, jeden z najlepszych europejskich rysowników komiksowych i współautor kultowej serii o Torgalu. Jeśli dorastaliście w latach 90., to najprawdopodobniej macie teraz problem z przynajmniej jednym kolanem, jak się schylacie i chociaż jeden album Torgala gdzieś na półce. Oczywiście Redzi mówią, że to o, taka tam tylko wizyta, to nie było spotkanie biznesowe, ale... Po pierwsze, to pan Rosiński podarował im obraz, na którym jest Wiedźmin i Torgal. A po drugie, przedstawiciele CD-projektu spotkali się parę miesięcy temu z synem pana Grzegorza, więc coś musi być na rzeczy. Do tej pory prawa do sprzedaży Torgala były blokowane, ale wyobraźcie sobie, gdyby teraz to się udało, świat Torgala z rozmachem Wiedźmina 3. W efekcie wizyty Grzegorza Rosińskiego ceny akcji CD-projektu wzrosły o 5,5%. Dosłownie, fakt, że pan Grzegorz Rosiński, rysownik. Kultowy, ale rysownik. Wszedł do jakiegoś budynku, sprawił, że przesunęły się miliony złotych. Panie Grzegorzu, zapraszam do mnie. Kontynuujemy przegląd ceramiki, czyli co ciekawego, ostatnio zrobiły dzbany. I w tym tygodniu osoba, która już dawno się dobijała, ale nie było dla niej póki co miejsca, ale już się znalazło. Tym razem za całokształt twórczości i dokonania życia. Monika Pawłowska. Jeśli ktoś twierdzi, że ludzie się nie zmieniają, to pokażcie mu panią Monikę. Zaczynała jako członkini ugrupowania Wiosna Roberta Biedronia. Tam było za mało miejsca, żeby mogła rozłożyć swoje skrzydła, więc trafiła do SLD, gdzie bardzo głośno krytykowała m.in. Jarosława Gowina z porozumienia. Co było nieco krępujące, kiedy do Jarosława Gowina dołączyła, nieco później, zachwalając, że jednak jest wspaniały. I to nie jest tak, że jeden szpagat pani Monice wystarczył. Po tym, jak nieco wcześniej apelowała o dymisję przemysława, dajmy więcej, papieża Czarnka, Całe województwo lubelskie wstydzi się takiego ministra. Dziękuję państwu. Ostatecznie zagłosowała za utrzymaniem go na stanowisku i broniła go, a to dlatego, że przeszła teraz do PiS. I do tego spagatu dołożyła potrójny tulub, uzasadniając dlaczego przeszła do ludzi, z którymi walczyła w obronie swoich wyborców. Twierdzi, że do przejścia do PiS skłoniło ją działania Łukaszenki. Nie wiadomo, czy chodziło o to, żeby tym działaniom przeciwdziałać, czy że no, był dla niej inspiracją. I wiadomo, że bardzo pod górkę mają jej wyborcy, no bo jeżeli najpierw maszerujesz sprzeciwiając się ustawie antyaborcyjnej, krzycząc, że kobiety powinny mieć wybór, a potem dołączasz do ludzi, którzy twierdzą, że a ten wybór to jest przereklamowany, to, to tam jest trochę zgrzyt. Ale i tak najtrudniej ma człowiek, który prowadzi jej fanpage. Po pierwsze, w ramach kontaktu z wyborcami zablokowała możliwość komentowania wszystkich postów. Po drugie, z jej profilu zniknęło 1200 wpisów, czyli ponad 66% wszystkich. Przecież ktoś, kto zmienia jej nakładki na to zdjęcie profilowe, bo tam były już wszystkie, on jest na granicy schizofrenii. I jedyna szansa na uratowanie zdrowia tego człowieka to tak wszystkie nakładki, które były do tej pory, licząc na to, że się trafi akurat na to, w co ona wierzy akurat w tym tygodniu. Kronika kryminalna, ale międzynarodowa. Zaczynamy od Turcji, gdzie zaginął mężczyzna o nazwisku Bejan Mutlu. Był na pikniku z rodziną, a kiedy zniknął na dłużej, zaniepokojeni bliscy powiadomili policję. Ta niezwłocznie zorganizowała grupę poszukiwawczą, która ruszyła w las. W lesie grupę spotkał Bejan Mutlu i odruchowo dołączył do poszukiwań. I przez dłuższy czas przeczesywał z nimi las, aż ktoś nie zaczął krzyczeć jego imienia. Bejan odkrzyknął, że przecież on tu jest, więc po co te nerwy. A w Kolnie policja aresztowała siedemnastolatka, który jest podejrzany o włamanie do kebabiarni. Kiedy był w środku, ukradł pieniądze, zniszczył nieco mienia, a że niszczenie mienia i kradzież są wyczerpujące, no to wiadomo, to zrobił sobie kebaba z tego co było, po czym zjadł go na miejscu. Grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności i to, że w więzieniu będą mówić na niego falafel, a to nie wzbudza szacunku. Zanim przejdziemy do dalszych listów, pozdrowienia dla zjaranego Patryka, Michała z Błonia, Kuby z Wrocławia od żony, która rozmraża rożki i życzenia urodzinowe dla Rymwida, stary raczej nie obchodzisz imieni, no więc tutaj podwójne życzenia. A jeżeli macie luźną dychę i chcecie komuś pomóc, to w opisie filmu wrzucam link do zbiórki dla pana Piotra, któremu przyda się pomoc. Często piszecie do mnie w listach... Karolu, jestem perkusistą, ale nikt nie chce ze mną grać. Wokalistka wymyśla ciągle jakieś wymówki, ostatnio na przykład, że zatrzymała się, bo na S7 stał minister i jej machał. Weź coś dorać, bo czuję, że mój talent się marnuje. Spróbuj morsowania. I to wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki, że zostaliście do końca. Ogromne podziękowania dla patronów, którzy wspierają mnie na Patronajcie, dla korespondentów, którzy na stałe ze mną współpracują, dla Was, którzy podrzucacie fantastyczne rzeczy, jest ich naprawdę masa. Wszystkie są ciekawe, nie wszystkie mogą trafić do odcinka, ale jeżeli macie coś ciekawego i chcecie się tym podzielić, piszcie na Karol Mozolowski albo na Facebooku, albo na Instagramie. Kolejny odcinek w piątek, mam nadzieję, że o 18 udanego weekendu tudzież tygodnia. Do zobaczenia, cześć!